Andrzej, dziś gruchnęła wiadomość, że Krzysztof Głowacki ma pozytywny wynik badania na koronawirusa. No i chyba wszystko się posypało. Jak to wygląda z twojej perspektywy jako szefa grupy, człowiek, który długo pracował na tę walkę? Oczywiście katastrofa i to w wielu różnych obszarach, bo sprawa jest wielowątkowa i wielowymiarowa. W wymiarze sportowym to oczywiście największa katastrofa dla samego Główki, który no, nie oszukujmy się, półtora roku się do tej walki przygotowywał, kilka razy rozpoczął cykle przygotowawcze, kilka razy był na obozach, kilka razy zaczynał sparingi. Pamiętamy, że Krzysio niestety już nie jest zawodnikiem najmłodszego pokolenia, czyli każdy kolejny cykl przygotowawczy idzie ciężej. Zbudował bardzo ciężką pracą, rzeczywiście wydawało się wysoką formę, bardzo się podobało wszystkim na szparingach, był głodny boksu. No i niestety wydarzyło się coś, co przez 20 lat naszej historii aktywności, bo naszej aktywności w boksie za bardzo nie było. Mianowicie, że kilka dni przed startem, to w tak arcyważnej, wielkiej walce, na wspaniałej gali, ta gali, gdzie walka wyczoraj z walka Joshua, mistrzostwa świata walki ciężkiej, niestety musieliśmy z tej gali, z walki zrezygnować. Bo Krzysiek niestety zajął się COVID-em i no, nie był w stanie walczyć. Ty rozmawiałeś z Krzysztofem, bo nie miałem okazji. On miał objawy jakieś związane z tym COVID-em, czy po prostu miał pozytywny wynik testu? Ma objawy i okazuje się, że źle znosi, bardzo ciężko. Że nie ma kompletnie sił, podobno wczoraj ze schodów spadł, że mi się słabo zrobiło i tak dalej. No, coś, co dotyka cały świat, niestety do polskiego boksu też musiało w końcu statystycznie dotrzeć. No szkoda, że tak boleśnie akurat, że spotkało to Krzysztofa, który jak mało kto na tę walkę zasługiwał i bardzo na ją czekał. Ty jesteś zdania, że tego dało się w jakiś sposób uniknąć, czy po prostu tak musiało być? No, czy można było coś zrobić, żeby tego... No, oczywiście mądry Polak po szkodzie, bo to jest dokładnie taka historia. Natomiast no, nie będę ukrywał to, że dzisiaj w kilku mediach powiedziałem, co o tym myślę, mianowicie rzecz bardzo prosta. Jestem człowiekiem, który sam nie jest specjalnie przestraszony na wyrost COVID-u. Natomiast żyjąc normalnie, nie puściłem ani jednego dnia pracy, codziennie w biurze, cały czas marzec i kwiecień i maj teraz. Natomiast na jakieś większe imprezy generalnie raczej się nie pchałem, tylko zdecydowanie odmawiałem. Niestety nie wszyscy w naszym teamie mieli próśb to zrobić. Ja niestety pewne rzeczy są poza moimi możliwościami. Wydawało się, że wiele rzeczy się liczy na zdrowy rozsądek i na odpowiedzialność, ale niestety sam to zawodzi. No i tak właśnie mamy takie nieszczęście, które najbardziej boli Krzyśka, ale nas także bardzo boli. Ale tutaj masz na myśli, bo wprost chyba napisałeś dzisiaj o trenerze Łapinie, tak, który był na gali w gniewie, czy sądzisz... Nawet nie trenerze że jednym Łapinie, tylko sztaby trenerzy, obydwu naszych trenerów. No tam tak, jeszcze Paweł Gasar był faktycznie, tak. Którzy po prostu nagle, że jakoś robiąc rewolucję w swoim, że tak powiem, w swojej ścieżce zawodowej, do czego oczywiście mają prawo, ale zrobili to w sposób, w formie, stylu strasznym. Tylko, że do tej pory to jakby godziło interes naszej spółki, czy godziło wizerunek, a nie godziło bezpośrednio w taki sposób zawodników. Oczywiście, że zawodnicy jeden i drugi i Krzysiek Głowacki, Krzysztof i Ponderma i tym, co się dzieje, to nie jest tak, że mieli spokój do przygotowania do tej walk swoich najbliższych. No ale naprawdę zacisnąłem zęby, uważam, że stanąłem na wysokości, tak jak człowiek, jako biznesman. Mianowicie postanowiłem, że najważniejsze absolutnie jest przygotowanie zawodników. Wszystko to podporządkowujemy przed takimi walkami, a czas na rozchodzenia się, rozdzielania w ten czy inny sposób miał być po tych walkach. No, ale niestety los nam nie pozwolił mieć tego luksusu, bo niestety ukarał nas strasznie, a najbardziej zawodników. To niepoważność, brak jakiejkolwiek rozwagi, odpowiedzialności. W tym przypadku podkreślam, bo przez wiele lat też nie współpracy uważam, że byli wyjątkowo odpowiedzialni, rozważni i powiedziałbym nawet, że może byli wzorem. No ale coś się zmieniło, widać, priorytety się pojawiły zupełnie inne. Jak się dowiadujemy, z mediów stali się wspólnikami w firmie promotorskiej. W tym momencie niestety pewne rzeczy się natychmiast w ciągu kilku czy kilkunastu dni kompletnie przewartościowały. Jakby się okazało, się nie boimy chorób, że choroby nas się nie mają. Przypomnę, że w marcu czy kwietniu pan ten Łapień tak się bał wirusa, że z domu nie dochodził przez bodaj półtora miesiąca. Kiedyś był przywieziony na spotkanie ze mną do biura, to po pierwsze miesiąc bardzo, bardzo dawno. No a teraz się okazało w innym stanie, szykując się do wręczenia innej wizytówki. Priorytety są zupełnie inne. Bardzo żal mi jest Krzyśka Nowackiego, bo naprawdę ten chłopak, który wyjątkowo na tę walkę nas mówił, nie wiem, jak ciężko mu się było jej przygotować, nie wiem, jak długo na ją czekał
A także żala też nas z firmy, bo nie oszukujmy się, to są określone koszty. Przy cały czas tych się przy terenach korzysta z wszystkiego, co najlepsze, od biologicznej, masaży, odżywek, wszystkich suplementów. Obozy w Hiszpanii chyba ze trzy, w Hiszpanii kwartyry to już nie zliczę. No i to wszystko niestety poszło do kosza. No dobrze, no generalnie mi się wydaje, że to nie da się tak jak w prosty sposób udowodnić, że akurat trener Łapin tak tego wirusa przywiózł, bo to tak brzmi, ale tego się wszystko, chyba... Oczywiście, że się nie da, bo może zapewne wszędzie. Wychodząc z samochodu, mógł ktoś przechodzić przed chwilą, to się, że powietrzu. Tutaj nawet nie będzie próbował udowodnić, że ja po prostu napisałem 21 listopada na Twitterze w New Gali, która się odbyła, filmy, które tam powstaje. I na której był trener Łapin, bo zobaczyłem zdjęcie, ktoś się przyjął, że z telewizji występuje bez maseczki, bez niczego na imprezie, gdzie domyślam się, że było ze 200-250 osób, bo zawsze tak się zbierze troszkę jak się ekipy techniczne, wiem, że od ludzi pozapraszanych i tak dalej, ludzi z iluś tam krajów i zresztą przed imprezą prosiliśmy, prosił dokładnie Kamil Szeremeta z Fiodorem Czekasznym, nie wiem czy nie osobno, czy się Gładzki, prosił trenera, żeby tam nie jechał, a co trener powiedział, że wie dobrze co robi. No. Niestety się pomylił, nie wie kompletnie co robi, tylko szkoda, że nie ukarał siebie, a ukarał wiele osób dookoła siebie, tak. No dobra, Andrzej, bo tego to pewnie nie ustawimy. Przewidywałem, że pomysł na takim imprezie może spowodować COVID. Napisałem to 21 listopada na Twitterze. W piątek, tydzień temu napisałem do trenera SMS-a, że zakładam, że jak ten gorszy samopoczucie, bo to słyszałem, że trzeba być jakiś katar, to nie jest to, czego się obawiam. Mimo tego SMS-a, po prostu człowiek myślący zakłada pewne rzeczy, jeżeli ma tak ważną rzecz przed sobą, jaką jest walka Głowackiego, walka Szeremeta. Dobrze, a co teraz dalej? No bo teoretycznie Heren teraz szuka zastępcy, tak? Nawet Michał Cieślak dostał propozycję zastępstwa. Zakładamy, że znajdzie się zastępca, no i wówczas mamy walkę, nie wiem, czy o interim, czy o zwykły tytuł. Czy ty masz jakieś gwarancje, jakieś zapewnienia z drugiej strony, że Krzysiek jednak tę walkę zawalczy, czy o tę pas zawalczy? Ale przecież wiemy obydwie, że w boksie zawodowym nie występuje coś takiego słowa jak gwarancja. Tutaj, tak powiem, szansą dużą jest jakaś tam, że tak powiem, przyzwoitość. No, Federacja WBO jednak uznała nasze racje podczas tego procesu, który trwał. Przypomnę, żeby do tej walki mogły doszło, które miały dojść tydzień później, to nasi adwokaci z Nowego Jorku i z Las Vegas latali do Puerto Rico na taki rodzaj procesu wewnątrz Federacji WBO. Uznali, że Federacja WBO przyznała, że mamy rację. Wyznaczyła Krzysiaka obowiązkowo challengera i tak minęło półtora roku. Kupensji, przygotowań, kosztów i cały czas ze strony Krzyśka ciężkiej pracy. No i teraz wszystko to zostało wyrzucone z rzymania do kosza. Jest to absolutne kuriozum do wszystkiego, co się w ostatnich tygodniach działo, ale niestety katastrofa. Czyli de facto po prostu trzeba teraz czekać i czekać na wiadomości z WBO, tak? Ewentualnie co dalej z tym fantem zrobić, bo gwarancji nie ma. Tak. Dobrze, wydaje się, że najbardziej prawdopodobna wersja mi się wydaje taka, że jednak kogoś tam znajdę, bo nie szukam za te pieniądze, to dzisiaj większość bokserów chętnie boksuje, bo to nie jest normalny czas. Oferta moim zdaniem była naprawdę bardzo dobra. I tyle. I tak Krzysiek będzie wyznaczony jako obowiązkowy challenger do zwycięzcy tej walki. To jest jeden wariant. Drugi wariant jest taki, że do walki jednak nie dojdzie i Okoli poczeka na Krzyśka. Natomiast zawsze się może zdarzyć jakaś historia inna, typu na przykład, że ktoś będzie boksował, a zwycięzca będzie walczył unifikował tytuł z inną federacją. Takie unifikacje często mają pierwszeństwo nad innymi zobowiązaniami. W związku z tym, no tak jak to w boksie bywa, dopóki zawodnicy nie są w ringu, nigdy do końca 100% wiadomości nie mamy. Dobrze, jeszcze Andrzej, powiedz proszę, jak sytuacja z Kamilem Szermetą wygląda, bo on jest zdrowy, tak? On pewnie COVID też wcześniej zakładam, skoro teraz trenowali razem. I kto leci do Stanów z Kamilem Szermetą? Jak to będzie wyglądać? No, na tą chwilę na pewno leci Jerzy Baranicki, na tą chwilę na pewno leci Jacek Szylongowski. Chwilę Łapin się wyzdrowieje, pewnie też, miejmy nadzieję. Aha, czyli jeszcze bierzecie taką opcję pod uwagę, że Fiodor Łapin będzie zdrowy, tak? Na tego 19. Przecież teoretycznie ta choroba trwa do 10 dni, a już trwa 10, tak? Bo opinia nie powiedzieć, jak wyszedł test pozytywny. Czyli co najmniej, no został mu najwyżej tydzień. To jeżeli się wszystko tak sprawdzi, jak jest lub oficjalnych informacji, no to raczej będzie zdrowy Fiodor Łapin.